Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy płyteczkę do polotowania. Pierwszy punkt. Drugi punkt rezystor. Pierwszy będą diody, później będą rezystory. Czyli torebka numer 1. Numer 1. Są to diody. D1, D2, D3, D6, D7. To są 1N4, 1N48. I będziemy je sobie tutaj montować. Tu mamy mniej więcej, gdzie one mają siedzieć. Będziemy je sobie montować. Ale będzie dzisiaj, kurde, zabawy, że tak powiem. Diutki są. Następnym krokiem. Pudełeczko numer 4. 68 ohmów. R19, 20, 21, 34, 38, 43. Piąta K, piąta torebka. Piąta torebka to jest 4x75 ohm. I to jest R39, 40, 41, 42. To gdzieś przy wyjściu muszą być, bo to 75 ohmów.
szybki. 3 razy 270 ohmów. R 12, 18, 48. 12, 18, 48. A ja lutuję. No, Janek lutuje, a ja walczę. Chwilowo już zabiłem na razie to z emulatorem C64 pod DOS-em. Po prostu już działa wszystko. A gdzie Janek lutuje? Bo miał lutować na live'ie. Na Jitsi, jak zrozumiałem. Nie, nie na Jitsi. Nie na Jitsi, tylko na swojej głównej stronie lutuje. Także chodź i oglądaj. Thank you.
kondensatorki stalowe odprzedzające. No dobra, to co? Się bierzemy za podstawki. No pięknie to wygląda. Lutujemy podstaweczki. I dalej, i dalej, i następna. Jestem ciekaw, czy na tym konkursie, co studii tam mówił, że będzie coś tam w Warszawie, czy to już było? No ja tak gęszczę się z tym, bo ludzie zaczynają gadać. Ty, ja to dla siebie robię. No nie no, weź i kurde, teraz lutuję, ręce tak latają. A to kurde, no. We'll be right back.
co tu jeszcze zostało? 41, 42 kwarce. No i wtyczki, końcówki. A będziesz miał podgrzewane biurko z jednej strony. Kwarc, 40, 41, 41B. To są kwarce. A, i kondensatory, elektrolity jeszcze. O, panie, to jeszcze dobra godzina roboty. Dobra, reszta jutro. Do widzenia. Dzień dobry. Słuchajcie, drugi dzień, czas zacząć. Będziemy dzisiaj składać i kończyć Harlekina. Będzie to Harlekin. ZX Spectrum 128 ULA. Wersja D2D. Czyli po zmontowaniu ma to wyglądać mniej więcej tak. Dobra, ja tutaj jeszcze kondensatorki elektrolityczne zostały. Co zostało? No już niedużo. Cztery małe paczuszki do obsadzenia, scalaki, przełączniki, przetworniczka. Już niedużo, także ja biorę się do dzieła, słuchajcie, i zobaczymy, co z tego będzie. Tu mamy płytkę. Mamy płytkę, mamy rozpiskę wszystkich elementów, mamy schemacik. Pięknie, ładnie zrobione, całą dokumentację. Tu chyba nic tutaj trudnego takiego za wiele nie ma, nie? Dobra. Tu mamy też rozpiskę, gdzie jakie elementy wkładać na wszystkich tych... wszystko to, co było pomontowane do tej pory, o, to są wszystkie elementy. No i są popisane dokładnie, które to są elementy, jakie to są elementy. 3 razy 2,2 kOhma. I tutaj są popisane, jakie są elementy, także to było bardzo proste do zmontowania. No i działamy. Może jeszcze uda się dzisiaj ROMa zaprogramować. Najpierw skasować, a potem zaprogramować i będziemy działać. Bo przyszedł tutaj taki ROM, ale prawdopodobnie to nie jest ROM od 122. A może to i jest. No zobaczymy. Zobaczymy. No i co potem? Klawiaturka. Musimy jakoś klawiaturę do tego dorobić. Bo oryginalna od Timexa nie pasuje, bo są na inne są tasiemki. Od Spectruma by pasowała, od gumiaka. Dobra, działam. Jedziemy. Okej, okay. To teraz tak. Obsadzamy scalaczki. 74HC40-40U38. 74HC40-40, to jest, który to jest? We'll be right back.
płyta poskładana. Tak to wygląda. O! Retrokomputerek. Polutowane. Z gniazdami, ze wszystkim. Czas na następny odcinek, w którym będziemy to uruchamiać. Pozdrawiam.